Dzień dobry, jestem dzisiaj na przerwie na uwalnianie. Miało być wczoraj, natomiast jest dzisiaj. Ważne, że jestem i że możemy się spotkać, więc kto może, to dołączajcie i spotykamy się dzisiaj na przerwie na uwalnianie. I tak jak już zapowiadałam, dzisiaj będzie o poczuciu winy, troszeczkę, króciutko, ale chodzi o to, żebyście zobaczyli i weszli w to. O, poczekajcie, a czy to w ogóle leci? O, leci, dobra, bo zastanawiałam się, czy jestem, ale chyba tak, zaraz jeszcze sprawdzę, żeby się nie okazało, że znowu gdzieś tam jestem na innej grupie. Jest, dobra, witam serdecznie, witam. O, teraz jakby troszkę się przekręciło, ale dajcie znać, czy mnie chyba dobrze widać. No, raczej tak, natomiast tutaj u mnie jest dziwnie, ale nie ma to znaczenia. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj poczucie winy. Dlaczego poczucie winy? Pewnie gdzieś już było na jakiejś przerwie na uwalnianie, to poczucie winy już robiliśmy. Natomiast ma to o tyle znaczenie, o tyle jakby sens obecnie, dlatego, że jesteśmy w trakcie studium emocji i akurat w przyszłym tygodniu będziemy zajmować się poczuciem winy, po to, żeby było to zrozumiane i żebyśmy mogli zobaczyć, czym tak naprawdę jest to poczucie winy. Był oczywiście wstęp do tego, tak? Poczucie wstydu i poczucie winy bezpłatny na samym początku miesiąca, ale cały czas, naprawdę uwierzcie mi, że trzeba sporo o tym mówić, sporo powtarzać różne rzeczy dotyczące poczucia winy, żeby faktycznie, żebyśmy to przyjęli. Dlatego, że my uważamy, że poczucie winy to jest, że zrobiliśmy coś złego i mamy wyrzuty sumienia i w jakiś sposób nie potrafimy sobie tego wybaczyć, obwiniamy siebie za to, że w jakiś niewłaściwy sposób zachowaliśmy się w stosunku do kogoś albo w niewłaściwy sposób nadal się zachowujemy, czyli że kogoś krzywdzimy albo kogoś skrzywdziliśmy. Ale to jest tylko cząstka tego, czym jest ta energia poczucia winy, a jest to program, który jest bardzo destrukcyjny, który wpływa na każdy obszar życia. Jakby nie możemy zaznać spokoju, takiej, wiecie, wewnętrznej ciszy, gdyż to jest program karania siebie, więc my znajdziemy sposób, żeby siebie ukarać. Dlaczego tak się dzieje, to pamiętacie. Pokrótce przypomnę też te mechanizmy. Poczucie winy kształtuje się w dzieciństwie i rodzice przez to, że nie mają tej umiejętności, świadomości wychowania, bycia, tak naprawdę nawet nie chodzi o wychowanie, ale takiego bycia, rozumienia dziecka, bo nie rozumieją też siebie, swoich działań, swoich emocji, swoich myśli, nie rozumieją i dlatego przenoszą to dalej, to ta nieumiejętność spowodowała, że bardzo często były takie komunikaty, że coś źle robimy, nie tak. Trzeba w ten sposób to robić i wręcz było to związane z takim poczuciem przez dziecko odrzucenia i jeśli tej krytyki, tego zwracania tej uwagi było mnóstwo w dzieciństwie, to wytworzył się taki pierwszy punkt, takie pierwsze rozumienie dziecka, tak? Bo to, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe, co jest dobre, a co jest złe, tym zostałeś zaprogramowany właśnie w dzieciństwie, tak? Bo dzieci nie mają takiego aparatu poznawczego, które i jakby sami z siebie wiedzą, co jest dobre, co jest złe. W ogóle nazywanie dobre, co jest złe, jest to domeną właśnie umysłu ego, że to wydarzenie jest dla mnie złe, a to wydarzenie jest dla mnie dobre. I już my nawet oceniając to, powoduje to obniżenie energii i nieefektywne działanie, ale o tym jakby nie teraz.
No i to niewłaściwe działanie, czyli cały czas rodzice często powtarzali, tych komunikatów były tysiące, że coś robimy źle. No i co tu się kształtuje? Jeśli coś jest nam powtarzane tysiące razy, że robimy coś źle, to pierwszy punkt my sobie kodujemy. Ok, cały czas albo często robię coś źle. Co to znaczy? Że jestem do niczego. Skoro cały czas coś robię źle, to znaczy, że ja jestem zły, bo to, co Wam mówiłam, nie oddzielamy siebie od swojego zachowania. Dlatego, że to jest też z dzieciństwa, że jak coś dobrze zrobiliśmy, no to bardzo często, często albo i nieczęsto była na przykład pochwała, tak? Dobrze to zrobiłeś, super. Jeśli z kolei właśnie coś źle, no to była ta nagana, czyli ta kara, nagroda. W tym systemie bardzo dużo rodziców funkcjonowało, więc my, skoro cały czas robiliśmy źle, to jesteśmy źli, dlatego że rodzice nas akceptowali, kiedy było wykonywane coś dobrze. I tak samo jest w oceny w szkole. Jeśli były te oceny dobre, no to była albo ta aprobata, albo po prostu nic, tak? Nic, nic kompletnie, tylko po prostu nie było nagany, że dlaczego nie czwórka, dlaczego nie piątka, tak? Więc mogło być takie przekazywane. Więc słuchajcie, to, że coś robimy źle i tak samo obecnie w życiu, to może być tak, że my mamy zbudowany właśnie w sobie ten mechanizm, że my jesteśmy źli, jesteśmy do niczego. I bardzo dużo osób, to już Wam wspominałam, że wstyd to jest takie poczucie, że coś jest ze mną nie w porządku, jestem nie taka, ale poczucie winy jest też tym przekonaniem, że coś jest z nami nie tak, bo nie ma tego oddzielenia zachowania od siebie. Czyli mnóstwo tych komunikatów spowodowały, że ja jestem zły. To poczucie winy miało nas strzec, to nieprzyjemne uczucie, żeby nie powtarzać tych cały czas tych samych błędów. Ale niestety to tak nie działa, bo dzieci się uczą. Uczą się właśnie na błędach. I nie ma możliwości, żeby dziecko nie popełniało tych błędów, bo inaczej by się nie uczyło. A rodzicom, osobom dorosłym wydaje się, że oni już mają to robić wszystko dobrze. I stąd też jakby utwierdza się w dziecku przekonanie, że coś jest z nim nie tak, bo oni nie powinni popełniać błędów, oni nie powinni się uczyć, powinni już być doskonali, idealni. I to jest bardzo trudne, to takie meta przekonanie, jak ja mówię, że coś jest ze mną nie tak. Jestem zła, jestem zły, bo nie ogarniam wiele rzeczy. No i teraz, skoro ja jestem zły, zła, to nie zasługuję na miłość, szczęście, radość, dostatek. Jestem zła, zły, więc zasługuję na karę. Tak jak kiedyś, kiedy rodzice na przykład za jakieś zachowanie ukarali, to wtedy jakby chwilowo odzyskiwali tą przychylność rodziców, takie poczucie ulgi. I teraz też, jeśli my mamy złe zdanie na swój temat, kiedy my potępiamy siebie za to, co się dzieje w naszym życiu, za to, co jest, mamy właśnie te destrukcyjne myśli na swój temat, to my będziemy siebie karać na przeróżne sposoby. Poprzez choroby, poprzez wypadki, poprzez tracenie różnych relacji, poprzez cały czas utrzymywanie w destrukcyjnych nawykach, siedzenie cały czas w tym samym, taplanie się w tych samych emocjach. Jakby cały czas ten nasz umysł wygrywa, bo umysł ego będzie trzymał się poczucia winy, będzie trzymał się różnych krzywd i nie odpuści ani sobie, ani innym. To jest między innymi właśnie domena poczucia winy, bo wydaje się, że jak ja jestem zła, zły, to ja muszę siebie karać, bo wtedy czuję choć chwilową ulgę. No i właśnie to jest
trzymanie się poczucia winy powoduje, że my nie jesteśmy w stanie zaznać spokoju, szczęścia, nie jesteśmy w stanie przyjąć siebie, tacy jacy jesteśmy i to, co jest obecnie w naszym życiu. Więc jest to też główne narzędzie do sterowania, do manipulowania ludźmi, bo zobaczcie, w mapie Hawkinsa wstyd, a później jest poczucie winy. Są nawet osoby, które mówią, że dobrze mieć poczucie winy, bo to jest jakby, to mnie informuje, że ja coś złego zrobiłam i wtedy jestem w stanie to naprawić. No i właśnie, ja mam zupełnie inne zdanie na ten temat. Uważam, że poczucie winy jest bardzo destrukcyjne i tak naprawdę to, że nawet jeśli komuś coś zrobimy, jakąś krzywdę, coś zareagujemy nie w taki sposób, jakbyśmy chcieli, my to robimy bardzo często z automatu. Tak? Robimy to na dany moment, na dany poziom świadomości. Okej, kiedy wróci w nas jakby to poczucie zapanowania nad tym umysłem i poczucie, okej, poniosło mnie, przeholowałam tutaj, jak ja mogę to naprawić? Czyli jak czuję dyskomfort, że to, co powiedziałam albo to, co zrobiłam, nie do końca jakby jest zgodne ze mną, z moimi wartościami, z moją jakby świadomością. Mój umysł ego dał się ponieść, poszło, tak? Uwalniam to poczucie winy, czy tą złość, czy ten wstyd związany z tą sytuacją i próbuję w jakiś sposób to naprawić. A kiedy obwinisz siebie, kiedy będziesz mieć to poczucie winy, nic z nim nie zrobisz, to tak naprawdę nie naprawisz tego. Ukażesz siebie, ale nie naprawisz tego. Więc poczucie winy służy do manipulowania, do kontrolowania ludzi, do utwierdzania, że są do niczego. I jest to tak niska energia, że są z tego korzyści, że ktoś może poczuciem winy, bardzo często to się w związkach dzieje, nieświadomie zupełnie, bo to jest pewien nawyk, po prostu to jest nawyk reakcji. Utwierdza, że w jakiejś nawet niekoniecznie taki, wiecie, dosadny sposób, bezpośredni, ale gdzieś pośrednio jest to takie zakryte, że ja się tak czuję przez ciebie, bo ty mi coś nie dostarczyłeś, bo ty mi powiedziałeś coś złego, coś niemiłego i dlatego ja się tak czuję. I to między słowami bardzo często o tym mówimy. I to jest to zakryte, ta manipulacja, żeby ktoś poczuł się też źle, żeby ktoś poczuł, że jest niewłaściwy, taki jaki jest. A to, że tak się poczułeś, to dlatego, że być może tak myślisz o sobie. Tak? Bo nawet jeśli ktoś ci powie coś o tobie, coś takiego w cudzysłowie przykrego i ty zareagujesz na to, to dlatego, że te emocje są w tobie. Pamiętaj, że każdy, kto mówi coś o kimś, to jakby to ma w sobie, to bardzo często on myśli tak o sobie i musi to gdzieś wyprojektować, musi poczuć taką chwilową ulgę. Żeby poczuć się lepiej, bardzo często ludzie potrzebują obniżyć energię innych osób, tak? Bo wtedy okej, ja czuję się większa, lepsza, a ta osoba wtedy czuje się gorsza. Okej, więc to jest nadal związane właśnie ze wstydem, z poczuciem winy. I w nas jest ten program obwiniania siebie i obwiniania innych. To jest nawyk, tego się nauczyliśmy i to jest też wyciągnięte, wyssane z mlekiem matki, tak? Obwinianie. Nie wsłuchujemy się w swoje uczucia, w swoje potrzeby, czyli stajemy się tą osobą dorosłą i próbujemy zadbać o siebie, tylko wchodzimy w stan dziecka. Ty masz mi to dać, ty masz mi to dostarczyć, mamo, tato, czyli do swoich partnerów bardzo często my wychodzimy jako do rodziców. Ty mnie masz docenić, ty mnie masz kochać, ty mnie masz szanować. I faktycznie, tak, to mieli dać nam rodzice, ale jak już wiecie, oni sami tego nie mieli albo mieli w bardzo śladowych ilościach akceptację, spokój, nie wiem, i poukładanie takie ze sobą, z emocjami, więc oni w takich śladowych ilościach dali wam to. I teraz jako osoby dorosłe zmienia się
energia Ziemi, cały czas ewoluujemy, do przodu idziemy, więc przychodzi ta świadomość, okej, zostawiam jakby, oczywiście uwalniam, to jest proces uwalniania zablokowanej energii, emocji z przeszłości, bo tam było ich mnóstwo, natomiast my zajmujemy się już sobą, bo jesteśmy osobami dorosłymi i to my już utulamy siebie, przytulamy siebie, tak? Tak, i właśnie też dzisiaj odpisywałam na maila, bo wiecie, w studium emocji mamy tą drugą część zawsze, że to są historie i my te historie przetwarzamy swoim ciałem na warsztatach studium emocji i tych historii jest bardzo dużo, więc ja częściowo je odsłuchuję, znaczy odczytuję i razem wspólnie na grupie uwalniamy energię, emocje związane z tą historią, ale każdy ma bardzo podobne, albo wchodzi po prostu w bardzo podobną historię, się wczuwa. Natomiast dzisiaj odpisywałam też komuś odnośnie właśnie takich zamrożenia różnych emocji z dzieciństwa, na przykład tam było bicie, na przykład tam było takie zostawianie dziecka, niech się wypłacze, wtedy zaśnie, lub później podejmowanie decyzji za dziecko, że ty sobie nie poradzisz, ja to lepiej zrobię, ja za ciebie, lub takie poczucie straty, jak się odjeżdżało z miejsca, które było dla niej jak, jakąś formą ukojenia, tak, z wakacji, powiedzmy, od babci. Bo tam było dobrze, tam było spokój, cisza, a w domu było to wieczne napięcie. Więc to jest tak, że ten stan dziecka, to nasze wewnętrzne dziecko jakby zatrzymało się na jakimś etapie rozwoju. I my cały czas niby jesteśmy tą osobą dorosłą, ale my tak naprawdę jesteśmy dzieckiem w ciele dorosłego. I my potrzebujemy zająć się tą częścią nas, pouwalniać energię emocji, właśnie lęku, odrzucenia, poczucia wstydu, poczucia winy związane z dzieciństwem, żalu, smutku, więc to na bieżąco cały czas przy okazji różnych historii, różnych wizualizacji, my to cały czas robimy i zabieramy jakby tą cząstkę siebie, to dziecko wewnętrzne z tych historii, ale też wchodzimy i rozmawiamy z tą częścią siebie. My z pozycji dorosłego, my jesteśmy w stanie już zadbać o to nasze dziecko, tak, wewnętrzne, o tą cząstkę siebie, którą byliśmy, niemowlę, nie wiem, dziecko przedszkolne, dziecko szkolne. My już je zabieramy, utulamy i mamy powiedzieć różne właśnie ważne słowa, które to dziecko w danym momencie potrzebowało. I to właśnie w trakcie będziemy robić, bo efekty są bardzo dobre pracy z tym wewnętrznym dzieckiem, dlatego że później jakby w ciągu naszego życia cały czas wychodzi z nas jakby takie dziecko, które potrzebuje tego wsparcia, potrzebuje utulenia, przytulenia, docenienia, bycia zauważonym, tak? Jakby żąda tego od innych ludzi. A to my jako osoby dorosłe najpierw, to jest nasze zadanie, wypełnić to w sobie. A później świat zewnętrzny nam to odzwierciedli, ale to nigdy nie jest odwrotnie. To nie jest tak, że świat zewnętrzny ci to da, a ty będziesz później się tym dzielił. To się zaczyna od siebie i właśnie małymi tymi krokami każda z tych historii bardzo mocno się z tym wiąże, z tą pracą właśnie z wewnętrznym dzieckiem. Tak, zabawa, radość, tak, tylko to jest, jak mówimy o emocjach, to mówimy o tym dziecku zranionym, skrzywdzonym, o tym, że właśnie my potrzebujemy je wyciągnąć z tych traum, żeby pojawiło się to dziecko spontaniczne, żeby była ta zabawa, ta radość, ta kreacja, ta twórczość. Jak najbardziej to jest. Nie wiem, Andrzej, leci też na telefonie, także nie wiem. Bo wtedy to była po prostu inna grupa, ale to jest też na telefonie i na laptopie, bo ja to widzę akurat. Więc dokładnie, tak jak piszesz, Karolina, ale my jakby emocje i takie właśnie, że potrzebuję cię, potrzebuję
docenienia, potrzebuje tego wsparcia, potrzebuje szacunku, potrzebuje miłości. To dziecko jest głodne miłości, bo nie dostało tego. I to my jakby dajemy tej części siebie to miłość, wsparcie. I zobaczycie, co wtedy będzie się działo. Tak. Dobra, czyli tak. Co tutaj jeszcze? Z tym obwinianiem, bo bardzo często to poczucie winy my projektujemy na inne osoby. Czyli na przykład na naszych rodziców. Czyli to ich wina, że ja dzisiaj tak się czuję. To oni spowodowali, że mi tak nie idzie w relacjach, w życiu i tak dalej. Więc to nadal jest poczucie winy, tylko wyprojektowane na innych. I okej, tak było. Tak było, że w ten sposób mnie traktowali. Tak było, że takie traumy doznałam. Ale tak, dopóki jest głęboki smutek, radość nie ma szansy się pojawić. Dokładnie tak. No, bo to jest jakby, jeśli nie obejmiemy właśnie tego smutku, to nie mamy kontaktu z radością, tak? To jest ważne, żeby najpierw się tym zająć, a bardzo często ludzie myślą, że przykryję, schowam to pod dywan i radość sobie jakoś wykrzesam, tak? Różnymi, nie wiem, kombinacjami, a to po prostu nie działa. I teraz my, to obwinianie, dlatego tak ważne jest uwalnianie tej energii poczucia winy, bo obwinianie, my przyjęliśmy to właśnie, nas nauczyli tego rodzice, że to przez nas mamy głowa boli, albo że to wywaliłaś się, no to przez krzesełko, jakby nie bierzemy tego, że okej, tak było, to co ja mogę z tym zrobić? Ja, jakby cały czas próbujemy zrzucić winę na kogoś, bo to jest większa dla nas ulga. Natomiast to nadal my nie bierzemy odpowiedzialności za swoje uczucia, tylko próbujemy je właśnie zepchnąć gdzieś dalej, tak, od nas. I nam się to absolutnie nie udaje, bo to nadal jest w nas. Czyli możemy mieć takie poczucie, że ktoś, kto nas krzywdzi, że ja jestem ofiarą, a to jest kat. I to jest bardzo silny związek, ofiara-kat. Bo ktoś mnie gnębi, ktoś mnie męczy, więc ja jestem ta biedna, ja jestem to poszkodowana. I to jest bardzo duża ilość bezsilności. Bo znowu, wchodzimy w to obwinianie, to my nie jesteśmy w stanie zobaczyć rozwiązań, możliwości. My nie jesteśmy w stanie z pozycji dorosłego na to spojrzeć i coś z tym zrobić. Tylko my jesteśmy uwikłani w tym stanie dziecka, bezradności, to są składowe apatii i depresji. Także taki już mamy los. Takich mieliśmy rodziców, już nic nie możemy z tym zrobić. Tak było, takie mam przeznaczenie i koniec. Tak więc to jest takie typowe też dla stanu dziecka, i to obwinianie właśnie wyprojektowane na inne osoby. I teraz, żeby po pierwsze uporać się z poczuciem winy, to my potrzebujemy zrezygnować z korzyści, które mamy w związku z obwinianiem. I korzyści, które mamy w związku z obwinianiem, to narzekanie, wzbudzanie współczucia, uwagi, troski. I to się dzieje, wiecie, tak samoczynnie. Ja wiem, że gdzieś wasza świadoma ta część mówi, ale ja przecież tak nie chcę, ja chcę się od tego uwolnić. Natomiast to się dzieje z automatu, dlatego że poczucie winy was do tego pcha, tak? Do tego użalania, do tego braku wybaczania sobie i innym, bo poczucie winy jest związane z tym, że ja nie wybaczę ani sobie, ani innym. To jest umysł ego się tego trzyma. Że jak ja nie wybaczę sobie i innym, to mi będzie lepiej się żyło, bo wtedy jak będę trzymać się tych krzywd, to już mnie nikt nie skrzywdzi. A jest zupełnie na odwrót. My krzywdzimy sami siebie i jak magnes jesteśmy takim, jak jesteśmy magnesem na to, żeby krzywdzili nas inni. Więc tutaj my mamy takie małe zyski. To są zyski umysłu ego. To współczucie, to użalanie się nad sobą, to bycie ofiarą, cierpiętnikiem. I my jakby
podświadomie chcemy sobie zmniejszyć to poczucie winy, karząc siebie właśnie tym złym samopoczuciem, tym cierpieniem, tym byciem ofiarą. I to jest takie, wiecie, koło się zamyka, bo z jednej strony ja tego nie chcę, ale jakby tak dużo jest w nas tego poczucia winy, moja wina, moja bardzo wielka wina, tak? Jakby to są też na to mantry dosłownie, żeby to sobie wmawiać i powtarzać, że my jesteśmy winni. My jesteśmy winni tego, co nas spotkało, że to my jesteśmy winni, że ktoś nas skrzywdził, że mama nas skrzywdziła, że tata nas skrzywdził i nam się należy kara za to. Tak? I to jest jakby cały czas ugruntowane, cały czas wpajane, żeby trzymać się w poczuciu ofiary, bo ofiara jakby nie bierze życia w swoje ręce. Ofiara oddaje życie innym. Oddaje życie innym ludziom, moc nad sobą, tak? Oddaje nawet, można tak powiedzieć, sile wyższej czy Bogu, no bo to moja wina, że ja jestem w tym miejscu, w którym jestem. I o tyle słyszę dużo historii, że łatwiej jest wybaczyć innym, gorzej jest wybaczyć sobie, bo to wiąże się właśnie z tym wstydem, że ze mną jest coś nie tak. Jestem nie w porządku, taka jaka jestem i dlatego nie jestem w stanie sobie wybaczyć. I to jest utrata właśnie wolności. Bycie ofiarą to jest utrata wolności. To jest to, że ja kompletnie nie panuję nad swoim życiem. To inni ludzie decydują o tym, jak się czuję. To sytuacja, to politycy, to pogoda decyduje, jak ja się czuję. Nie ja sama, nie mam kompletnie wpływu na swoje uczucia, na swoje myśli, nic. I jakby to jest tak, że z tym poczuciem winy i wstydu, to jest tak, że my potrzebujemy przez jakiś czas na początku użyć bardzo dużej ilości silnej woli, by uwalniać wstyd i poczucie winy, bo to są takie, bo to jest autosabotaż. I to będzie tak. Nie, ja nie mam wstydu, a nie poczucie winy, jakie poczucie winy, albo nie, to jest za trudne, nie, ja nie będę w to wchodzić, bo już tam zostanę, już będę płakać i to mnie pochłonie, tak, i ja już po prostu przepadnę, albo mam tyle rzeczy do wykonania, nie jestem w stanie się tym zająć, zbyt wiele mam, nie mam energii na to, więc jakby nasz umysł ego wymyśla, ma różne wymówki po to, żeby nie zajmować się tym, po to, żeby tkwić w tym, bo ogrom poczucia winy powoduje, ja cierpię i mam cierpieć. To jest moje przeznaczenie, ja mam cierpieć. Moja mama cierpiała, moja babcia cierpiała, ja mam cierpieć, tak? To jest właśnie poczucie winy. I my na samym początku potrzebujemy naprawdę, będą takie, wiecie, fale, że będziemy uwalniać to poczucie winy, później nie, ja już jestem od tego wolna. No ale znowu, efekty zobaczymy w świecie zewnętrznym, po jakimś czasie wrócimy do tego, bo naprawdę poczucie winy jest ogromną ilością energii, nie zdajecie sobie nawet z tego sprawy, jak wielką i jak długo zajmuje proces odklejania się od tego. Bo każda z emocji, każda, jest związana właśnie z poczuciem winy. Jeśli czujesz złość, jeśli masz jakąś myśl destrukcyjną, będziesz mieć w związku z tym poczucie winy, że dlaczego ty jeszcze masz te myśli? Dlaczego ja mam jeszcze te emocje? Dlaczego ja jestem taka zła i się wściekam na swoją rodzinę? Dlaczego ja myślę o swojej rodzinie w sposób taki destrukcyjny, tak? To twój umysł, po prostu to jest twój umysł ego zaprogramowany. Czy wybaczysz sobie, że masz umysł ego? Czy wybaczysz sobie, że masz umysł ego zaprogramowany tymi wszystkimi programami? To jest proste. Tak czy nie? Czy wybaczysz sobie, że masz umysł ego? Tak? To są mechanizmy. Umysł ego, wiecie, od czego jest uzależniony. Ja bardzo często to podaję. Tak? To są mechanizmy. Jesteś większy niż twój umysł ego.
Tak, jesteś świadomością, obserwatorem. Na razie, wiecie, bardzo być może trudno wam jest odczuć, kim jesteście, bo tak mocno w was jeszcze są te emocje, te energie, że trudno jest odczuć wyższe poziomy świadomości. Ale im więcej tego, im więcej skupiania się, nie stawiania oporu właśnie spokojowi, akceptacji, tym będziecie coraz bardziej to czuć, bo tego nie da się przekazać słowami, bo to jest tylko i wyłącznie do odczucia. Tak. Dokładnie, cała cywilizacja jest na winie zbudowana. Dokładnie. I my, także to jakby potrzebujecie też, dobra, już się rozwijam, rok, dwa i ja nadal mam poczucie winy. No tak. Ale jeśli ty już widzisz ten mechanizm, zauważasz, no to po prostu wchodzisz w niego, przyglądasz się temu, uwalniasz to, tak? Może porównanie nie do końca jest mądre, bo to inne emocje, ale niby wstyd jest najniżej, ale poczucie winy to mam wrażenie, że mamy zakodowane w każdej komórce ciała. Tak, tak, ego z tobą rządzi, tak, dokładnie. Tak, dokładnie, także wiecie, jakby to poczucie, jeszcze ja czasami słyszę, bo to jest zupełnie coś innego, że mamy taki dyskomfort, kurczę, okej, mój umysł ego mnie poniósł, komuś tam, wiecie, nawrzucałam, coś zrobiłam takiego niewłaściwego, tak, że coś takiego, więc dobra, ze stanu dorosłego ja powiem, okej, ta sytuacja, czuję wewnętrznie, że to nie tak miało być. Poniosło mnie, tak? Mój umysł ego, mój automat się włączył, zasnęłam, klapki, tak? No dobra, to co ja mogę zrobić z tą sytuacją? Po pierwsze, jeśli czuję, że odzywa się poczucie winy, to pierwsze co, uwalniam to poczucie winy, mam okazję do tego, idę do tej osoby, słuchaj, poniosło mnie i mogę to w jakiś sposób naprawić. A jeśli ja nie zdaję nawet sobie z tego sprawy, że ja mam poczucie winy w związku z tą osobą, z tą sytuacją, to ja będę siebie karać, tak? Będę robić różne dziwne rzeczy, ale nie ma tam, jakby nie dążymy do naprawy. Kompletnie nie dążymy do zmiany, tak? Jakby tego sposobu myślenia, mówienia, zachowania. Nie dążymy do tego. Tak, cały czas będzie się jeszcze większy automatyzm w nas wyzwalał. Po prostu tam nie ma właściwego działania. Więc to poczucie winy jest naprawdę bardzo zakręcone, bardzo takie jakby ten program jest jak to trochę przebiegły, tak? Może nas trzymać w szponach i nie będziemy sobie zdawać z tego sprawy. Ale zawsze po efektach widzimy. Tak? Po efektach, czyli czy chorujemy, jakie mamy samopoczucie, jakby czy uprawiamy nadal ten autosabotaż, tak? Czy w jakiś sposób mamy takie poczucie, że my siebie karzemy za coś, że my się spóźniamy wiecznie, że my sabotujemy swoją pracę w jakiś sposób, tak? Czy cały czas jakby powtarzamy te same schematy, nie wyciągamy wniosków, lekcji. To jest związane jak najbardziej z poczuciem winy. Czy mamy nadal złe zdanie o swój temat, że kurczę, chyba coś ze mną jest nie tak. Rozwijam się już rok, dwa i cały czas gdzieś mam poczucie, że się kręcę, tak? To jest nadal poczucie winy, że ty uważasz, że coś jest z tobą nie tak. Zobacz, żyjesz na tym świecie 20, 30, 40, 50, 60, 70 lat załóżmy, tak? I ty myślisz, że w 2 lata odkleisz się od wszystkich emocji. No to gratulacje, tak? Gratulacje za magiczne myślenie. Wiecie, to jest proces. Jest i tak coraz lepiej. Cały czas świadomość wzrasta. Nawet jak jest jakieś zawirowanie, jakieś wyzwanie w waszym życiu, to wy pisząc mi o tym, na przykład maila, to tam jest tyle samoświadomości, wy sobie z tylu rzeczy już zdajecie sprawę, co rok temu ani dwa kompletnie. W ogóle by nie miało to miejsca. Także to już wiecie, w którym iść kierunku, w jaki sposób siebie podnieść z tego. To jest życie. To będzie nas wyzwania, są częścią naszego życia. Tak? I ty sobie z nimi poradzisz. Dobrze.
Tak, wyrzuty sumienia, żałuj za grzechy. Tak, natomiast właśnie żałuj za grzechy. Właśnie to jest też nazywane grzechem, ciężkim grzechem, pierworodnym grzechem, jakimś grzechem. Kurczę, to są lekcje, to są nasze doświadczenia. Dusza tu przychodzi, by doświadczać i ewoluować, by przechodzić na wyższe poziomy świadomości i uczyć się miłości do siebie, takiej z poziomu serca, nie z poziomu umysłu, bo my z poziomu umysłu znamy, to nam przekazano, tak? Poczucie własności, uzależnienia, przywiązania, taką miłość znamy. Znęcania się to też jest forma miłości. Tak naprawdę jest, tylko bardzo mocno połączona z umysłem ego. I my się tu uczymy. Jak my możemy się uczyć? No właśnie doświadczając, ucząc się też, czym jest nienawiść, czym jest smutek, czym jest żal, czym jest bezsilność, czym jest poczucie winy, czym jest wstyd. My się uczymy. To jest nasza droga do miłości z poziomu serca. I to jest te wszystkie nasze cienie, te wszystkie nasze trudności, one... Oczywiście to jest z poziomu wysokiego. One bardzo nam służą w tej drodze. Tak? Tak samo te wszystkie błędy, które popełniamy, one bardzo nam służą. Bez tego nie to jakby to są kolejne puzzle w tej drodze. Kolejne, jakbyś można to powiedzieć, kolejne schodki w tej drodze. I nie można wyrwać żadnego z tego schodka. To jest konkretna ewolucja Twojej duszy. Ale nasz umysł ego mówi, nie, to wszystko było złe, to wszystko było straszne, tak? To jest oczywiście związane też z pewną... Ach, to już jest... Z wyborami naszej duszy, tak? Ale to jest, mówię, tym się póki co nie będziemy zajmować, dlatego że my potrzebujemy najpierw z poziomu ludzkiego uwolnić sporo takiej emocji bardzo niskich wibracjach, bo inaczej nawet to, co ja będę mówić, to będzie wzbudzało bardzo dużą ilość złości. Właśnie jak mi się przypomniał mail, to też tam chcę napisać parę słów, bo podczas odczytywania też historii różnych na studium emocji, to może wzbudzać w was właśnie emocje. Na początku złości, takiego stawiacie temu opór, co ja mówię. Ale z czasem jest to jakby przetrawione i dopiero dochodzi do tego momentu, wow, tak, to dokładnie tak jest. Zajmuję się wszystkimi innymi, mam uczucia do wszystkich innych, a nie mam do siebie. Tak? I to akurat tak mi się przypomniało a propos jakiejś, tak. Tak, najpierw to, co ludzkie ukochać, a potem tak, potem poziom duszy. Tak, u mnie było tak, że przepraszam, ale to nie było przyjmowane i wtedy już koniec. Dokładnie, poczucie winy na wieczność. Tak, i teraz widzicie, znowu to jest tak, tak jak Karina pisze, że nie każdy jest gotów, tak, na to, żeby przyjąć to. To się ma odbyć w sercu bardzo często. Okej, czy ta osoba to przyjmie, czy będzie się trzymała krzywdy, rozumiecie, to już jest jej ciężar. Czy ona będzie się trzymała tej krzywdy. Ty potrzebujesz w sercu wybaczyć sobie. Tak, wybaczyć sobie przede wszystkim. A czy ona to przyjmie, to mówię, to już jest jej cząstka. Tak, słabość, bo to jest ludzkie, Monika, tak? To jest właśnie ludzkie mieć tą słabość, tylko trzeba wyciągnąć z tego wnioski, lekcje, uwolnić tą energię właśnie z tym związanym, być może złości, wstydu, winy i tak dalej. I iść dalej, odklejamy się cały czas od tego bagienka, tak? Odklejamy, ale to zajmuje, to jest proces. I wiecie, jak on długo trwa? Bardzo długo. Z czasem jest tak, że my doskonale sobie sami z tym radzimy. Tak? Doskonale. I my już jesteśmy tak poukładani, tyle jest w nas akceptacji właśnie tych słabości, tego, co ludzkie, bo umysł ego będziemy mieć. Tak? Umysł ego będziemy mieć cały czas. I on nam będzie płatał figle. My będziemy się
później już z czasem uśmiechać do tego, śmiać i będziemy wyciągać wnioski i coraz mniej on będzie płatał figle, ale przez jakiś dłuższy czas jeszcze będzie. Czy powinienem poszukać i w jaki sposób, że mam poczucie winy za coś konkretnie? Będziemy robić wizualizację, to może coś Ci się przypomni, może będzie jakiś obraz, tak, tego poczucia winy. Ale taką największą oznaką poczucia winy jest między innymi potępianie siebie, mówienie o sobie źle. Tak, najbardziej od, tak, dokładnie, od samego siebie. Dokładnie, to co mówię, Łatwiej jest nam wybaczyć komuś, najtrudniej nam. I też na studium emocji my się będziemy tym zajmować. Wybaczyć sobie, bo tu nie chodzi o obwinianie, bo dlaczego ktoś musi być czemuś winny? Dlaczego? Dlatego, że masz taki program, taki nawyk, że zawsze ktoś coś, za coś musi być winny. Nie. To się wydawało na dany moment dobrym rozwiązaniem. Z tego poziomu świadomości, z tego, gdzie dzisiaj jesteś, to, co tam gdzieś było, gdzieś w przeszłości, to się wydawało, o Matko Boska, w życiu bym teraz tak nie postąpiła, tak? Ale wtedy to był ten automat, wtedy to był ten poziom świadomości, to były konkretne programy, to była konkretna energia emocji, i w żaden inny sposób tego się nie dało zrobić. Bo gdybyś miał tą możliwość to zrobić, to byś zrobił. Natomiast automat w tobie, przymus powtarzania, gdyby zmuszał cię do tego, żebyś właśnie w ten sposób to zrobił. Dobra. Pamiętacie, że myśli, przekonania, jeśli my w nie wierzymy, my dajemy temu energię i to staje się jakby dla nas prawdą. Czyli my cały czas, jeśli identyfikujemy się ze swoim umysłem ego, wierzymy w każdą myśl, która pojawia się w naszym zaprogramowanym umyśle, to mamy przekichane, tak? To jest cierpienie, jeszcze raz cierpienie. Nie możesz wierzyć wszystkim swoim myślom. Czy masz absolutną pewność, że tak jest, że rzeczywistość taka tragiczna jest, że ty taki tragiczny jesteś? Nie, to są tylko i wyłącznie twoje myśli na ten temat. To jest twój zaprogramowany umysł, to jest inaczej twoje okulary, twoje filtry. Bardzo często to są okulary, filtry twoich rodziców, nauczycieli, autorytetów. To są te filtry przejęte przez nich. I ty teraz ściągasz te filtry, tak? Odklejasz się od tego. Tak, sam wgląd już jest uwalniający, bo wiecie, te zadawanie pytań, to jest tylko takim, poczekajcie, piesek chce zejść, bo już mu przygrzało. To jest tylko taki impuls. Tak? To jest tylko takie dokończenie, ale najpierw to jest akceptacja. To jest, to jest ten program, to jest ten mechanizm. No wiadomo, wyjścia nie miałam z niewinności, z naiwności. Przyjąłem ten program, tak? Nie wiedząc, że on może mieć takie konsekwencje w moim życiu. Przyjęłam to, bo przecież tysiące razy mi powtarzali, że coś jest ze mną nie tak. No to chyba to jest prawda, że coś jest ze mną nie tak. A twoja mama uważała, że z nią jest coś nie tak, że ona jest nie w porządku, więc musi też to wyrażać do innych, tak? Musi. Nie ma innego wyboru. Tak? To jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Co z poziomami świadomości rozmytym egocentryzmem? Jest trudniej uwalniać? Ciężko mi, Karolina, zrozumieć nawet to. Co spodziewam się na egocentryzm? Nie wiem, co masz na myśli, trzeba było to opisać, nie mam pojęcia. Dobra, czyli tak, robiliśmy to, co uważaliśmy kiedyś w przeszłości najlepiej. I znowu powtarzam, czy wybaczysz sobie, że masz zaprogramowany umysł ego, tak? Że twoja mama miała zaprogramowany umysł ego i była w stanie dziecka, że ty
byłaś, jesteś bardzo często w stanie dziecka skrzywdzonego, czyli w tym umyśle ego, fałszywym ja, które zostało tutaj bardzo mocno ukształtowane, można powiedzieć, wiecie, są różne pojęcia, ale one się sprowadzają do jednego. Czy to jest ciało bolesne, czy to jest to fałszywe nasze ja, czy właśnie to jest ten zlepek tych emocji, które tworzą tą energię naszą. Więc słuchajcie, zwał jak zwał. Więc teraz pokrótce, mam nadzieję, wytłumaczyłam Wam, czym jest to poczucie winy, obwinianie, czyli moja wina, moja bardzo wielka wina, albo wina innych, ja ofiara, on kat, ty, on ofiara, ty kat. I tak to jest bardzo płynne. Tak, Karolina, jak mi wyjaśnisz. Tak. To wtedy poczuję temat, czy będę odpowiadać, ale teraz będziemy wchodzić w uwalnianie. Chciałabym, żebyście przede wszystkim, bo tak jak Basia pisała, ta wiedza jest po coś, bo ona jest uwalniająca. Ona uwalnia Wasz umysł też między innymi, tak? Umysł świadomy, umysł nieświadomy. To już rozpoczyna się proces uwalniania. Dlatego, że żeby uwolnić daną emocję, my potrzebujemy ją zaakceptować. A żeby ją zaakceptować, to my potrzebujemy ją zrozumieć. I między innymi właśnie my rozumiemy te wszystkie programy, mechanizmy umysłu. Wiemy, dlaczego się trzymamy tych emocji, bo wierzymy, że dzięki temu przetrwamy, ochronimy się, unikniemy jakiegoś wypadku, śmierci. Tak? Nasz umysł ego ma za zadanie chronić i robi to na dziwne, takie różne, no można powiedzieć, ma różne rozwiązania, bardzo destrukcyjne rozwiązania, które faktycznie powodują, że my jakoś trwamy, przetrwamy, natomiast w jakiej jakości życia, to jest właśnie walka, to jest wieczne cierpienie, zmaganie się, to jest uciekanie, walka, to jest cały czas ten mechanizm, natomiast my mamy się rozwijać. Tak? My mamy się rozwijać, a kiedy umysł ego, trzymamy się tego umysłu ego, tych wszystkich mechanizmów, tych wszystkich emocji, nie ma możliwości rozwoju. My tylko właśnie trwamy w tym życiu, egzystujemy. A po to tu jesteśmy, żeby przejść na zupełnie inne poziomy ewolucji. Tak? Skoro tu jesteś na tej grupie, to znaczy, że ty wiesz o tym, tak? Doskonale. I ty jakby będziesz na innym poziomie ewolucji, tak? Swojej duszy. To nie ma od tego odwrotu. To jak nikt nie jest winny, ani ja, ani oni, to jak przyjąć to całą traumę jedynie wybaczaniem? Nawet wybaczanie, ja mówię, często powtarzam, że to jest forma wybaczania. Umysł ego krzywd nie puści. To nie jest wybaczanie. Bo wybaczanie już powoduje, że ja jestem lepsza, a oni są gorsi, bo oni mnie skrzywdzili. Ja łaskawie im wybaczę to, co oni mi zrobili. Tak naprawdę to jest pojednanie. Pojednanie się z rodzicami, to jest pojednanie się z tym, co mnie spotkało. Dlaczego? I to jest, mówię, to są wyższe poziomy świadomości, dlatego najpierw my potrzebujemy z poziomu ludzkiego zacząć, musimy wchodzić w traumy i uwalniać energię z tych traum. Dopiero my będziemy w stanie poczuć to w sobie i wejść na poziom duchowy, że to wszystko jest moja droga do miłości siebie, że to jest moja doskonała ewolucja duszy i że to są moje wybory z miłości do siebie. Ja wiem, jak teraz to kosmicznie brzmi, ale jakby nie możemy tego wyprzedzić, tak? My potrzebujemy najpierw, dlatego my wchodzimy w te traumy, dlatego my to wszystko omawiamy, ale już potrzebujecie czuć, poczuć to też z poziomu duchowego. Tak, z poziomu duchowego, czyli wdzięczność, to nie chodzi o to, że, nie wiem, właśnie jakaś wiara, czy jest to związane z jakąś religijnością, to co Wam już powtarzałam, to jest związane z wdzięcznością,
właśnie z wybaczaniem, czyli pojednaniem, inaczej, z pojednaniem ze sobą, ze światem, z Bogiem, z innymi. Tak? To jest przyjęcie siebie, życia, tego, co mnie spotkało, podziękowania tym wszystkim duszom za lekcję. Ale nie możemy wyprzedzać faktów, bo skoro jesteśmy w traumach, zamrożeni, zamknięci w emocjach, to nie możemy wejść dalej. My potrzebujemy najpierw się z tym rozprawić, tak? Dopiero możemy to poczuć w sobie, Karina. Tak, najpierw pojednanie z samym sobą. Dokładnie. Zrozumienie siebie, przyjęcie siebie. I żeby przyjąć siebie, to jest właśnie uwalnianie energii wstydu, poczucia winy, tych traum, które nas spotkały. To, co właśnie, czym się zajmujemy podczas studium emocji. Tak? To jest pojednanie. Jakby religia też to zakłada, tylko że to jest... Tam jest to jakoś związane z poczuciem winy bardzo mocno, tak? Więc to jest takie, że nawet nie chcę w to wchodzić, bo jak widzę, bardzo dużo osób, które są w teorii religijne, mają bardzo dużą ilość poczucia winy, obwiniania, przede wszystkim siebie. No dobra, to sprawdźcie teraz, jak jest u Was, więc spróbujcie się z tym skontaktować. Więc teraz już spowalniasz oddech. Robisz głębsze wdechy i wydechy. Tak, bo to samo spotkało na przykład Twoją mamę, tatę, bo tu mówimy o pojednaniu. Tak, mamę, tatę, oni też byli w traumach, tak, oni też zostali skrzywdzeni i później jest ten przymus, więc jakby każdy jest na tej samej płaszczyźnie. Nie, że ja lepsza, oni kat, a ja ofiara. Tylko oni też są skrzywdzeni w jakiś sposób i ty jesteś skrzywdzona. Chodzi o jedność w miłości. Dokładnie, ale to mówię, to jest poziom duchowy. Poczułam, dziękuję. Niech to pracuje w was, tak? To, co dzisiaj było. My będziemy sobie to kontynuować na studium emocji. Wyjątkowo będzie w środę, ponieważ, tylko jeszcze przypomnę, wy już sobie oddychajcie, ale ja nadal tutaj przypomnę takie ogłoszenie, że będzie w studium emocji w przyszłym tygodniu środa, czwartek, dlatego że mam szkolenie z analizy transakcyjnej, czyli ze stanów dziecka, rodzica, dorosłego. Też sobie na tym skorzystacie. Bo to będzie takie mocno, mocno pogłębione, więc też skorzystacie, to robię to dla Was też. I my będziemy sobie to poczucie winy, wybaczanie obrabiać. Znowu piszą do mnie osoby, czy mogą dołączyć. Słuchajcie, jak czujecie? To jest, ja nie zamykam drzwi, tak? Ja nie zamykam drzwi do tej przestrzeni naszej. To jest tak, że oczywiście mam bardzo dużo z tym związane pracy, ale ja nie zamykam, bo jeśli czuję dusza, że tego potrzebuje, to niech idzie. Tylko po prostu potrzebujecie sobie nadrobić to. Dlatego są te tygodniowe przerwy, żeby sobie nadrobić, żeby to usystematyzować, żeby praktykować. Bo jakby było tydzień w tydzień, to by było nam bardzo ciężko. No dobrze, więc... Zamknij oczy, zacznij oddychać. Jesteś tu po to, by uwolnić cząstkę energii poczucia winy, czyli programu karania siebie, który jest
wgrany i ty jakby umysł ego trzyma się tego programu, bo wierzy, że on jest konieczny, że on jest właściwy. Energia poczucia winy gromadzi się. Za każdym razem, kiedy nie postępujesz tak, jak świat zewnętrzny by oczekiwał od ciebie, albo jak ty oczekujesz od siebie, czyli są oczekiwania i ty ich nie spełniasz. Albo sama masz te oczekiwania, albo ktoś ma w stosunku do ciebie. Jeśli coś nie pójdzie ci z planem, coś nie zagra, to wtedy uruchamia się w tobie poczucie winy. A ta energia nie jest ci potrzebna. Pozwól sobie poczuć wszystkie te napięcia, te oczekiwania, związane z poczuciem winy, że już powinieneś być gdzie indziej niż jesteś, że powinieneś być lepszy, inny, robić coś szybciej, więcej, pracować, zarabiać, mieć dzieci, nie mieć dzieci. Rozumiesz? Coś powinieneś być zupełnie w innym miejscu niż jesteś. Powinieneś nie mieć tych emocji, powinieneś być dalej, powinieneś czuć już z poziomu duchowego. To są twoje oczekiwania. To jest twoje gromadzenie poczucia winy. Bo jeśli masz choć trochę tego programu, to jak magnes będziesz więcej i więcej produkować. Być może ta energia gromadzi się w pasie miednicy. Mogą pojawiać się infekcje dróg moczowych, nerek. To znaczy, że nie przetwarzasz tych emocji, tych oczekiwań. Oddychasz teraz w te miejsca. Możesz sobie to wyobrazić, że tak jakby w tych miejscach napięcia, tam gdzie czujesz, że nagromadziło się najwięcej energii poczucia winy, tam zaczynasz oddychać. Tak jakby tam były płuca. Chodzi o to, żeby poruszyć tą energię w tych miejscach, żeby zaczynało pulsować tam życie. Tam jest blokada, tam jest zastój. Poczuj, gdzie są te napięcia. Z czasem to się tworzy na poziomie tkanek. Twoje ciało teraz zaczyna uwalniać, bo twój umysł zaczyna rozumieć, puszczać. Twoja świadomość zaczyna puszczać. Zaczynasz rozumieć to głębiej, więcej. Może się pojawić głęboka pamięć. Ale tylko wtedy, kiedy jest ci to potrzebne. To zadzieje się naturalnie, to rozluźnienie zadzieje się naturalnie. To jest tylko kwestia twojej decyzji. Zauważ te swoje, powinnaś, powinieneś być lepszą żoną, matką, córką, mężem, partnerem, więcej zarabiać. To jest podświadoma nienawiść do siebie. Potępianie siebie. Skontaktuj się z tą emocją, z tym programem. Rozumiesz go. Wiesz, że wyjścia nie miałeś. Że to wszystko przyjmujemy. Kopiuj, wklej. A teraz jest ten moment, że ty uwalniasz się od tego, co ciężkie, od tego, co destrukcyjne. Bo gdzieś już dawno temu podjęłaś taką decyzję.
że się od tego uwolnisz. Dlatego tu jesteś. Więc teraz, czy twoją decyzją i intencją jest uwolnić energię poczucia winy, tego, że powinnaś być inna niż jesteś, tak czy nie? A czy to zrobisz? Kiedy? Zrób głęboki wdech i wyobraź sobie ten proces najlepiej jak potrafisz. Użyj wyobraźni. Zobacz, że masz w sobie jakąś kulę, ciężar, coś ciemnego, czarnego, cokolwiek sobie wyobrazisz. Pamiętaj, to jest pomocne. Proces wyobraźni jest bardzo pomocny. I wyobraź sobie, że z każdym wydechem uwalniasz właśnie ten ciężar, to napięcie. Zrób głęboki wdech i na wydechu, poprzez wydech ustami, puszczasz to napięcie, a wraz z nim energię poczucia winy. Poczucie winy powoduje, że nie uczysz się, nie wyciągasz wniosków, lekcji. Daj sobie prawo być człowiekiem, popełniać błędy, traktuj je jako lekcje, na podpowiedzi, o, odezwało się poczucie winy, wstyd, złość, żal. Jeszcze raz skoncentruj się na tej energii poczucia winy. Czy twoją intencją i decyzją jest uwolnić to poczucie winy, tak czy nie? A czy to zrobisz? Kiedy? Zrób głęboki wdech i pozwól temu odejść. Przestań się tego trzymać. Puść, odpuść, odpuść sobie. Czy wybaczysz sobie, że masz umysł ego, tak czy nie? Czy pojednasz się ze sobą, ze swoim umysłem ego, tak czy nie? Co potrzebujesz przyjąć? Akceptacja. Akceptacja siebie. Takim, jakim się jest. Akceptacja tego, że mam takie stany, być może lękowe, depresyjne na ten moment. Być może wychodzą ze mnie emocje, być może wchodzę w stan dziecka. W stan ofiary, akceptacja tego, że tak jest na dany moment. Poczuj to w swoim sercu. Tak, tak na razie mam. To normalne i oczywiste, że tak na razie mam. Jestem tu po coś, jestem na tej grupie, jestem uczestnikiem studium emocji. Jestem tu, by się od tego uwolnić. Akceptacja to transformacja. Akceptacja to bardzo duża ilość energii. To przyjęcie siebie, życia, tego co jest. To korzystanie z mnóstwa możliwości i rozwiązań, które na poziomie buntu, oporu nie przychodzą. Nie ma takiej opcji.
spróbuj choć troszkę, choć ciut poczuć akceptację, tą energię. Poczuj, jaka jest w niej lekkość, ile tam jest spokoju, ile tam jest płynięcia, ile tam jest przepływu. Wyobraź sobie teraz, że jest przed tobą rzeka. Masz zamknięte oczy, tak? I wyobraź sobie przed sobą rzekę. I wchodzisz do tej rzeki i płyniesz. I sprawdź, jak ci jest w tej rzece. Czy nadal stawiasz opór? Czy płyniesz pod prąd? Czy w ogóle nie chcesz wejść, bo się boisz? To jest głęboka metafora, która dużo nam mówi o nas samych. I to nie podlega żadnej ocenie przez umysł ego. Czy płyniesz z nurtem, odpoczywając, relaksując się? Czy stoisz, stawiasz opór, walczysz, zmagasz się? Okej. I wyjdź z tej rzeki. To tylko takie jest uświadomienie. Zobaczenie, gdzie jestem. Czy poddałaś się trochę temu, co jest? Czy jeszcze stawiasz temu opór? I nieważne, bo nawet już sama ta metafora jest uwalniająca, uświadamiająca. Przyjmij to takie, jakie jest. To, że w tej rzece być może stawiasz opór, być może płyniesz przez prąd, to wyjdź z tej rzeki i przyjmij to takie, jakie jest na dany moment. Przyjdzie taki czas, że będziesz płynąć w relaksie, być może na wygodnym materacu, jak na łóżku. Ale teraz po prostu ze współczuciem, z miłością do siebie, do swojego ludzkiego ja, do swojego umysłu ego, przyjmij to takie, jakie jest, bez oceny. Bo inaczej znowu umysł ego przejmuje nad tobą kontrolę. Powiedz: przyjmuję. I zrób głęboki wdech i wydech. I otwórz oczy. Otwórz oczy. Możesz się podzielić tym, jak ci było w rzece. Czy płynęłaś z prądem, płynąłeś, czy stawiałeś opór. Bo to jest czasami to stosuję w różnych wizualizacjach, ale być może już dawno tego nie słyszeliście, bo to jest taka metafora tego, gdzie jestem, co robię ze swoim życiem, czy się trochę poddaję, czy jednak konkretnie nie stoję, albo w ogóle nie wchodzę. To jest tylko zobaczenie tego i to już zaczyna się proces uwalniania się od tego stylu, od tego sposobu. Tak? Więc dajcie znać, jakie to właśnie, jak tam Wam szło z tą rzeką. To jest też dla mnie ciekawe i dla Was. To jest, wiecie, dużo nam mówi o naszym umyśle ego, o naszym sposobie działania, tak? I bycia w życiu. Także możecie się tym podzielić, jeśli byliście w stanie sobie to wyobrazić. Bo wiecie, jak uruchamiać wyobraźnię, tak? Zamykasz oczy. I, oj, jakieś tu mi kuleczka odpadła. Zamykasz oczy i
i wyobrażasz sobie pokój, który cię otacza. Tak? Jakby wyobraźni widzisz po kolei, co gdzie jest. Albo zamykasz, najpierw otwierasz lodówkę, patrzysz, co jest w tej lodówce, zamykasz lodówkę, zamykasz oczy i przypominasz sobie, wyobrażasz, co jest w tej lodówce. Każdy ma do tego dostęp, słuchajcie, każdy. Dziękuję, dla mnie to jest jeszcze trudne, ja chcę to zmienić, w rzece stoję i się rozglądam. Okej, mimo że nie umiem pływać, weszłam do niej bez strachu i płynęłam z nurtem, zrelaksowana, z niebem pode mną. Brawo, Ola. To gdzieś tam pójdzie toś, twój temat dalej. Rzeka była szeroka, tuż przed ujściem do morza, pełen relaks. Tak, ja popłynęłam z rzeką. Widzicie? Coś was puszcza. Było mi cudownie w wodzie, płynęłam z nurtem, obracałam się, cieszyłam, podziwiałam piękno przyrody dookoła, było po drodze kamyki, ale omijałam je z gracją, cudownie. Tak, być może ten proces też, najpierw zrobiliśmy uwalnianie poczucia winy, więc też przyjęcie trochę tej akceptacji, więc to było takie popłynięcie, a nie mnie ta rzeka tak porwała, że się bałam, że się rozbije, taka prędkość, ale i radość. Widzisz, jesteś jakby, Karina, na takiej przyspieszonym procesie, dlatego, że ty nie jesteś pierwszy raz, tak? Więc to już jest dla ciebie takie turbo doładowanie trochę. I ja popłynęłam, Aniu, było lekko i na końcu łzy. Wciąż płynę pod prąd, co bardzo mnie zdziwiło, bo od dawna pracuję nad sobą i zmianami. Gosia, bierz to tak, jak jest, tak? To jest takie, wiecie, coś pokazało nam, że być może jakiś obszar życia, jakby zastanów się, Gosia, gdzie stawiasz ten opór? W którym miejscu? W którym obszarze życia? Bo to jest być może jakaś cząstka. Popłynęłam z nurtem, z radością i relaksem. Być może nie było do końca tego uwalniania poczucia winy w tym momencie, nie? Bo to czasami tak właśnie to była taka kontynuacja tego. No dobrze, słuchajcie. Także dziękuję Wam za podzielenie się, za Waszą obecność, że tu się po prostu jesteście dla siebie. Tak? Przede wszystkim jesteście dla siebie i to jest piękne, tak? I to jest naprawdę pozycja dorosłego. Jesteście tu dla siebie, zmieniacie się, rozwijacie się, ale tu nie z poczucia winy, tylko z miłości do siebie, bo jak będziecie się rozwijać, bo jestem popsuta z poczucia winy, to efektów brak. A wy się rozwijacie, bo tak jest, bo to jest planeta, Ziemia. Tu jest rozwijanie się, tak? Tu jest uczenie się, tu jest wyciąganie lekcji, wniosków. I wy tym idziecie z miłości do siebie. Tak? Takiej powoli ją po prostu odkrywacie. Dobra, słuchajcie. Ogłoszenia są takie, że za tydzień chyba w środę, tak, o 12 spotykamy się tu na grupie, jakąś przerwę na uwalnianie sobie zrobimy. I w środę też wieczorem o 20 mamy studium emocji, poczucie winy, wybaczanie sobie. Tak? To będzie głównie omawiane. No i w czwartek wasze kontynuacja waszych historii, uwalniania traum, emocji związanych z traumami, różnymi sytuacjami. Więc ktoś jak chce, drzwi otwarte. Proszę bardzo. Ja obrabiam mnóstwo tych waszych historii, ale poczułam, że jestem w stanie to obrobić, więc drzwi nie są zamknięte. Także coraz więcej, krok po kroku, coraz więcej zrozumienia, akceptacji, uwalniania i krok po kroku do przodu. Także spokojnie. Do zobaczenia, pa, pa, miłego, pięknego, uważnego dnia. Do zobaczenia.